Chciałbym zaprezentować Państwu inwerterowy poluautomat spawalniczy MIG 200 Eco. Jest to ekonomiczna wersja prezentowanego już na naszym kanale urządzenia MIG 210 Synergia. Zmianie uległa obudowa, która została pomniejszona. Zrezygnowano z eurozłącza i zastosowano bardzo popularny uchwyt MK14. Zmianie również uległ podajnik. Proszę jednak nie zmylić się jego pozornie plastikowym wyglądem. Wewnątrz kryje się solidna metalowa konstrukcja. Dodatkowo zastosowano bardzo dobrą i trwałą radełkowaną rolkę. Wszystkie te zabiegi pozwoliły zmniejszyć wagę. Urządzenie waży tylko 9,5 kg oraz obniżyć cenę przy zachowaniu podobnych parametrów. Analogicznie jak MIG 210 Synergia, MIG 200 Eco jest oparty na technologii IGBT i posiada pełną synergię z możliwością wyboru średnicy drutu i regulacją indukcyjności. Dostępne średnice drutu to 0,6 i 0,8 mm, a maksymalny prąd spawania to 200 A. Można spawać stal czarną, stal nierdzewną i lutospawać. Mamy również możliwość spawania zwykłymi elektrodami otulonymi, czyli metodą MMA oraz metodą TIG Lift. Ponadto urządzenie ma możliwość zmiany biegunowości. Dzięki temu do spawania możemy zastosować również drut samoosłonowy. Przy metodzie MMA mamy dodatkową funkcję VRD, która zabezpiecza przed przypadkowym porażeniem oraz znacznie podnosi bezpieczeństwo użytkowania. Mamy również możliwość regulowania dodatkowych funkcji, takich jak Hot Start i Arc Force. W niniejszym filmie nie wykonujemy testu spawalniczego, ponieważ MIG 200 Eco spawa analogicznie jak już prezentowany MIG 210 Synergia. Zapraszamy do analizy obydwu filmów i wybrania urządzenia dostosowanego do własnych potrzeb.